tam. Niestety wakacje się już skończyły. Półtora tygodnia temu. Więc żeby tak jakby, chociaż na chwilę przypomnieć te niezapomniane przeżycia, postanowiłem nagrać dla was, drodzy widzowie, pierwszy tego typu vlog na kanale. Czyli vlog, w którym po prostu będę mówił, jak było w Gruzji. Tematem dzisiejszego vloga będzie oczywiście jedzenie w Gruzji. Co się je w Gruzji? I po prostu co oni jedzą? Więc tak. Gruzja generalnie ma bardzo specyficzne potrawy. Nie spotkacie ich w wielu regionach świata, na przykład. Albo jeśli już, to będą trochę inaczej robione. Jedną z ich unikalnych potraw, którą polecam spróbować każdemu, kto będzie w Gruzji, jest oczywiście kaczapuri adżarian. Jak to wygląda? Tutaj powinniście widzieć gdzieś. Tak, tak wygląda kaczapuri adżarian. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, gdyż nazwy dla mnie tak nie bardzo, bo wiecie. I co to jest? No, to jest taki chleb, jakby, specjalny chlebek, który w środku ma najczęściej ser, często z jajkiem. Można by tak powiedzieć, że to jest jajecznica deluxe w chlebie, tak bym to określił. Tą potrawę się spożywa, co ciekawe, można ją jeść na wszystkie pory dnia, na śniadanie, na obiad i kolację. Chociaż ja bardziej preferuję na obiad albo na śniadanie. Gdyż na noc takie tłuste to tak nie bardzo. Robi się coraz tłuściej, później będzie trochę lżej. Inną z potraw, które bardzo polecam, jest cinkali. Co to jest cinkali? Są to takie specjalne pierogi. Niektóre są nawet wielkości dłoni, nawet jeszcze większe. Takie połączenie jakby muffina z pierogiem. Tak bym nazwał cinkali. W środku takiego jednego z cinkali jest mięso. No i często jest tam jakiś, no, mięsny sok, powiedzmy. Czasami jest też z grzybami, z serem. Różnymi rzeczami jest może być cinkali. Jest też oczywiście lawasz. Tyle, że lawasz to już są dwie odmiany lawasza. Jeden jest lawasz ormiański, taki bardzo cienki chlebek. Taki placek, mógłbym powiedzieć. No, taka ich tortilla, jakby. I też lawasz taki gruziński, czyli ten taki bardzo gruby. No i lawasza się używa po prostu, no, coś jak chleb, no. Lawasz to w ogóle fajna sprawa, bo podobnie jak kaczapuri, można jeść na obiad, na śniadanie, na kolację. Kiedy chcesz, w zasadzie lawasz możesz jeść. Gdyż jest bardzo lekkostrawny i no, jest po prostu lekki. Lawasza można zawijać, można też, nie wiem. W zasadzie lawasz to wszystko zależy od was, co z tym zrobicie. Różne można rzeczy wykombinować. Teraz tak. Wiedziałem, że mi się tłuści, no to teraz zróbmy trochę lżej. Był już lawasz, więc żeby było jeszcze lżej. To w Gruzji
Jada się bardzo dużo owoców, serio. Najbardziej polecam jeść arbuzy i melon, gdyż tamtejsze słońce sprawia, że po prostu każdy owoc i warzywo smakuje lepiej. Gdyż po prostu no więcej światła, to też no zdrowsze są. I tak, w Gruzji nie stosuje się jakichś pestycydów, nawozów, Bóg wie czego. Nie stosuje się tego, tam nie spotkasz tego. No. Też inną rzeczą, bo teraz ciągle o jedzeniu mówimy, a co z napojami? Otóż napojami mogą być na przykład lemoniady. Są różne smaki. Jest smak typowy cytrynowy, tak jak wszędzie w zasadzie. Jest też lemoniada o smaku tarragonu, czyli takiego specjalnego, no, będzie gimbusiarsko, trochę zioła. Nie wiem, jak jest po polsku tarragon, czy to jest w ogóle nazwa angielska, czy łacińska. Ale wpiszę tarragon. Co to jest? Aha, to jest estragon. To jest po prostu estragon, inaczej bylica draganek. Bardzo słodkie. Jest to nazwa armeńska. No i też, co ciekawe, jest też lemoniada o smaku kremu. Czyli taka waniliowa. Po prostu jakbyś, nie wiem jakim cudem, jadł i jednocześnie pił kremówkę. Tak? Jeszcze jak? Tutaj powinniście widzieć zdjęcia różne. A jak nie, no to cóż. Program nie chciał wyrenderować, to trudno. No i co jeszcze jest często pite w Gruzji? I w Armenii. W Gruzji i w Armenii pije się też ajran. Zapewne nieraz widzieliście, jak byliście w jakimś kebabie. A jeśli w ogóle nie wiecie, co to jest, to już tłumaczę. Jest to po prostu taki napój mleczny. Taki jogurt z wodą, zmieszany. Czasami dodają różne jeszcze dodatki. Taka jakby maślanka, tyle że często bardziej na słono niż na słodko, ale też bywają odmiany słodsze. Nie, nie ma po tym straszki. Ajrana można popijać z mięsem, więc nie ma problemu. Tak. Co też jeszcze zdań? Oczywiście też są różne zupy, jednak tam jakoś za bardzo nie doszukałem się jakichś specjalnych zup. Nie no, też są takie kaczapuri jakby. Nie adżarian, tylko zwykłe kaczapuri. Taka ich jakby pizza, tyle że bardziej bym to porównał do Quirito albo po prostu, no. Wiecie, są to takie, no przypomina pizzę, ale to nie jest pizza, nie wiem jak to powiedzieć, tarta, o, tarta z serem. Albo... Jota, to nie jest pizza. To tort. Z salami? Tak, mój ulubiony. Na co Judasz rzekł? No na przykład. I co jeszcze z tych jedzenia? Oczywiście różne są odmiany danych dań, ale podsumowując, najbardziej znane dania w Gruzji i Armenii, znaczy w Gruzji najpierw powiem, to chinkali, kaczapuri jakiekolwiek, no i lemoniady, z tych słynie Gruzja, a Armenia to już tak też słynie z lawasza, tego płaskiego, cienkiego. Różnych szawarm, kebabów, takie tam. Nie ma tam za bardzo aż takich super specjalnych rzeczy, jak w przypadku Gruzji, bo tam w Gruzji bardziej są, ale nie wiem. Może dlatego, że po prostu w Armenii byłem tylko jeden dzień w zasadzie. A w Gruzji to byłem kilka tygodni, więc już trochę mogę coś powiedzieć na temat Gruzji. W Armenii to mogę jedynie dać taki mały zalążek tego, co tam jest.
Tak więc jak podsumowuję jedzenie w Gruzji czy w Armenii, powiem szczerze, naprawdę jest różnica w smaku we wszystkim. Jest różnica między pomidorami hodowanymi w Polsce, a hodowanymi tam na Kaukazie. Ja powiem szczerze, gdyby Unia może tak nie waliła tych pestycydów, albo nakazywałaby używania nawozów naturalnych, ktoś zaraz powie, że drogo będzie. Podobno zdrowie jest bezcenne, więc... Czy ja wiem, czy byłby taki problem? Ale to może nie pestycydów wina, tylko po prostu tam jest słonecznie, no i... No i po prostu tak jest. No i potrawy Maryjo bardzo unikalne, naprawdę. Jeżeli zamierzasz kiedykolwiek pojechać do Gruzji, koniecznie spróbuj chinkali i kaczapuri. Gdyż naprawdę polecam Gruzję. Polecam gruzińskie jedzenie, polecam gruzińskie picie. Jest też oczywiście woda Borjomi, ale no tutaj to już zależy. Jak ktoś lubi słone smaki, to Borjomi będzie dla niego. Dla mnie to tak bardzo długo się to pije, ale rzeczywiście po pewnym czasie już orzeźwia lepiej niż zwykła woda. W Polsce kosztuje, nie wiem, od 5 zł, a w Gruzji kupisz za 1,5 lari. Co do cen danych produktów, to ciężko mi powiedzieć, gdyż na pewno lokalne są tańsze niż zagraniczne. Tam w ogóle wszystko, co z zagranicy, jest droższe. W Polsce... No w Polsce to ktoś powie, że zaraz, w Polsce przecież jest tak samo. A powiem, nie bardzo. Na przykład widziałem kiedyś promocję nektarynek, nie wiem, czy to było za kilogram, czy 100 gram, ale po prostu 49 groszy za kilogram nektarynek. Czy w ogóle, no, tam jest po prostu inaczej. Więc podsumowując, gruzińskie jedzenie z tych poprzednich, co jadłem, to oceniam tak 8,5/10. Dlaczego tak? Po prostu większość tam potraw była trochę dla mnie za tłusta. Ale, no mówię, a jeśli chcielibyście wiedzieć, gdzie najlepiej mi się jadło w sumie, ja robię tutaj ranking. Moje przemyślenia po prostu z tego, co wszystkie jadłem. Nie, dobra, 9/10. Bo najlepsze jedzenie, jakiekolwiek jadłem, to było w zasadzie w Egipcie. Jak byłem dzieckiem, no ale może wtedy miałem inne odczucie smaku i pewnie zgodnie też by smakowało 10/10. Nie wiem, to się zmienia z wiekiem, więc wiecie. Tak więc... Nie, ale na serio to oceniam bardzo dobrze. Nawet wzorowo niektóre potrawy. Naprawdę jest co widzieć w Gruzji, ale o tym, co można zobaczyć w Gruzji, to w następnym odcinku. Tak więc, drodzy widzowie, jeśli chcecie więcej odcinków o tym, jak jest w Gruzji, znaczy jak ja się czułem w zasadzie, ale no częściowo mogę też powiedzieć, jak jest, nie? Tak jakby prawie miesiąc wystarczy. To koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby po prostu być na bieżąco, żeby dowiedzieć się nowych, ciekawych rzeczy, których w szkole może wam powiedzą, ale tylko wspomną. Jest taki kraj Gruzja, tutaj poza stolicą. No więc mówię, Gruzja to nie jest Gruz. To jest od Jerzego, ale o tym to kiedy indziej. A więc, drodzy widzowie, więcej kliku, dużo tego. Dużo tego playa, takiego przyciska play. No masz to, subskrybuj po prostu, to kliknij i daj mi spokój. No. Pa.